Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowic, a to jest kolejny odcinek symulatora Simrin. Dzisiaj jedziemy sobie z Idzikowic do Warszawy Grochów. Gdzie tu się włącza światło? Mnie to zawsze irytuje. Teraz możemy jechać. Następny planowy postój na stacji. W Rodzisku mamy PT, to dopiero w Warszawie Zachodniej. Kolejny planowy postój. Taka trasa coś na około godzinkę, jak się nie mylę. Tak oto wygląda nasz skład, więc nie widać. Na jakiej stacji lepiej mu się przyjrzymy, bo jedziemy przed czasem. To dużo przed czasem. Bezprądowa. Coś około 10 km do strzałek. Ciekawe czy nas jeden bolino zdąży do golnić czy nie. Pogoda teraz tragiczna w tym sierpniu. 38 stopni w dzień. I to jeszcze w Polsce. Tragedia. Naprawdę. Jak na polskie warunki to jest tragedia. Się fajnie, ładnie zrobiło. Cześć, Zrobliwość, 1343. Mieliśmy tutaj problemy i się zrobiła kolejka. Ty jak się rozpędziesz, to zaraz nam będziesz w dupę. Ze względu na małą awarię na torze. Mój telefon mnie informuje, że burzę mamy dziś w okolicy. Mam nadzieję, że nie żadne jakieś silne, żeby się nie uczyć. Może
nasz Audi będzie wjazd D41-136. Nie, trzeba się wstrzymać chwilę, mamy tutaj tłok. Przyjąłem, dziękuję. 13-43, może się lecieć. 13-43, ja jeszcze nie świeci, ja. Świeci. Dzięki spokojnej służby życzę. Mówię, ale fajnie, jesteśmy przed czasem. No i tak nam przyjdzie postać. Poszedł jak burza. Plecy jak dzik w żołędzie. Teraz lecimy na podbój strzałek. Nie ma co się spieszyć do strzałek, bo tu korek. Jeszcze tam nie niestety. Nie dojechaliśmy, a już jest korek? To my korek robimy. Chyba tak, legenda nas wyprzedziła. I teraz protestują. No to strzałki, bo mam tam hamuj ten ruch i rób tu staremu przelocik, poproszę. Tu i tak wszyscy stoją.
No raczej tam, żebyś mi tam czasem do wina nie puścił przede mną, żebym się znowu wlekł. Masz czysto na razie. Dalej, ja tak chodzi. No jak daleko? 12 kilometrów, to pikuś jest. Czy 436 jest problem, niestety nie mogę się... Próbuję zrozumieć, dlaczego jest taki problem. Pomijając, że masz na torze kogoś. A na zastępczy nie pójdzie? No właśnie próbuję puścić, ale nie zmienia światła. Oj, to 132 to żeś przepadł i będziesz stoł. Jeszcze muszę nauczyć w SimRailu te wszystkie boty, żeby można było dyktować rozkaz pisemny S. O, dobra, dawaj. Na boczne, bo trzeba 1443 puścić. I dzikowice pełnia się 1333. 1323 puścić, słyszałem, tak? No, tak, dobrze, tak. Rozkaz jak malowany. Strzałki 13, 20, 41 melduje, że zostało 5 km do godziny 0. Dobrze. 1,44 możesz ruszać. 1,443 możesz ruszać. Dziękuję, spokojnego dyżuru i do miłego. Dzięki.
przynajmniej 5 minut w plecy. Cieszyć z tego, że pojadą, to oni narzekają. 13, 20, 41, jak tam sytuacja na froncie? Będzie wszystko ok. Masz przelącik. No to... dzięki. Dekaty, zestrzałem, proszę cię, zgodę. Że mogę sobie normalnie przelecieć, jeśli ci wyświetliło, że mogę nawet to zrobić 200 na godzinę. Czyli to trzymaj się, ty, to niebezpieczne. Stary, kontenery pogubił. Bo ja sprawdzam, czy Gruzinów nie gubisz z tego ostatniego. Na razie na poprawę nie stawiam, czy nie. Ja przed chwilą z boku przejeżdżałem, to żaden nie wystawał. O, i dziękujemy serdecznie za takie informacje, to są wartościowe informacje właśnie. A nim przejechał, to wystawał, ale już przejechał, to już nie wystawał. Jazda bezprądowa. My tu 24 do Idzikowic mamy. Godzin? Masakra. Spacja, a to mi się kończy odruchamy, nie wiadomo co.
lustrzałki testują moje hamulce, no. No siedzisz mu na tym, na zadku. Się nie chce nawet przeżyć, ale zdążyłem na czas. Ja jestem jego obstawą, muszę... Wiem, dlatego klikałem ze 4-5 razy, żeby to poszło. Szerokiego. Dzięki, wielkie dzięki. Czy jedziesz tam za mną jeszcze, czy zwolnisz trochę? I jestem jeden semafor od ciebie, zmieniasz mi wszystko na szybko. Mówię, że... A co, bo cię przerwał? No oczywiście, że tak. No, przelocik badany przez białą rację.